Kot wieczorową porą. Dobry wieczór Państwu w listopadowy wieczór, ściślej mówiąc na progu pierwszego listopadowego weekendu. Trzeba się więc szybko zakręcić koło zagospodarowania tego kawałka wolnego czasu i tu spieszymy z poradnictwem filmowym. Paweł Kretkowski za konsoletą już ustawia w rządku swoje dźwiękowe zabawki, a materiał słowny porządkuje i po kolei zapodaje Wiesław Kot. Na przekór ponuremu listopadowi startujemy z arcypogodnym tematem Benego Hilla i w takim nastroju zmierzamy w kierunku premier. Filmy, które od dawna powinny stać grzecznie w kalendarzu, bo od dłuższego czasu są gotowe, a i kampania promocyjna już się rozpoczęła, te filmy niestety trochę nam w tych zapowiedziach tańczą. Dystrybutorzy to wstawiają je w repertuar, to nagle z niego usuwają. Poruszamy się więc po omacku, ale nie tak całkiem, więc zapewne będziemy mieć w ten weekend w kinach zapowiadany już film Eternals, film z gatunku akcji i science fiction, ale nie taki powierzchowny, na jaki z pozoru wygląda. 5 years ago Thanos erased half of the population of the universe, but the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. I przypominamy, co już mówiliśmy. Film Eternals pochodzi wprawdzie ze stajni Marvela i traktuje o superbohaterach, ale nie jest to dziełko wyczynowe z gatunku czystej akcji. Jego bohaterami są przybysze z kosmosu, którzy żyją na Ziemi równolegle z ludźmi od tysięcy lat. Ukrywają się w ludzkiej postaci, utajnili się niejako, a zresztą ludzka egzystencja doskonale im odpowiada. Niemniej jednak muszą wyjść z roli, kiedy ludzkość stanie na krawędzi zagłady. I to będzie wielka niespodzianka zarówno dla nich samych, jak i dla prawdziwych ludzi. I dla samej planety zresztą też. Więc ludzkość, która jeszcze raz wgląda w samą siebie, tym razem w bardzo efektownej fabule. A sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin. Panie czekają zapewne na dramat biograficzny pod tytułem Spencer. Your Royal Highness. Mommy. Family are all gathered in the drawing room. They are waiting. W filmie Kristen Stewart wystąpi w roli księżnej Diany, która w pewien bożonarodzeniowy weekend podejmuje decyzję o rozwodzie z księciem Karolem. Diana to w filmie outsiderka, nieakceptowana przez monarszy, że tak powiem, reżim. Kompulsywne objadanie się, bulimia, nawracające stany lękowe wyniszczają Dianę od środka. A wszystko to przez przymus dążenia do nieosiągalnej w sumie perfekcji oraz konieczność podporządkowania się anachronicznej już etykiecie dworu. No i wreszcie pewnego dnia ta cena okazuje się zbyt wysoka. Mommy, what happened to make you so sad? To musi być miłość, polska komedia romantyczna, romans i humor w jednym, przedstawiane przez znaną już ekipę: Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Zajączkowska, Tomasz Karolak i Rafał Królikowski, a ze starszego pokolenia Jan Englert. Nie radzicie sobie z problemami i nie potraficie ogarnąć swoich mężów, więc nie wyjedziecie stąd, dopóki nie przedstawicie mi planu naprawy waszego życia. Sytuacja ułożyła się tak, że zarówno mama, jak i jej 3 córki znalazły się w kryzysie pożycia małżeńskiego i teraz w odludnej okolicy muszą na kanapie dokonać symulacji przyszłego związku. Czy same sprawdzą się w roli żon, matek, partnerek, swoich wybrańców, czy też nie zdadzą tego egzaminu?
Kobiece przymiarki, symulacje, podchody i rewizje. Żadna nie jest niczego pewna. Wszystko może się zdarzyć. No i to jest cały urok tej historii. Co ty tutaj robisz, oszalałeś? Jesteśmy w ciąży. Będziesz dziadkiem, a ja babcią, rozumiesz to? Czemu to my trafiliśmy akurat na tę siostrę? Kolejna propozycja. Zło nie istnieje. Film irańskiego reżysera Mohammada Rasoulfa, który wygnany z własnego kraju, mierzy się z jedną ze zmór życia w państwie totalitarnym, mianowicie z karą śmierci, którą tego typu reżimy stosują dość swobodnie. نمیفهم این الان تو چه وضعیتیه؟ بس قیس نیست که آخه بس حواس پرتی تو سر به هوایی. خیلی خوب گفتم دیگه. W swoim filmie reżyser przedstawia cztery nowelki. Bohaterem każdej z nich jest kat, czyli osoba, która musi wykonać wyrok śmierci zasądzony przez władzę. Kata nikt nie pyta o jego zdanie na temat winy i kary. Musi on po prostu pozbawić kogoś życia, a jednak nie dzieje się to tak łatwo. Odbija się to na jego życiu osobistym i rodzinnym. W domyśle reżim, który sprowadza całe obszary społeczne do roli egzekutorów i katów, nieuchronnie degeneruje własne społeczeństwo. In karat mana yad babam minazan. Nam har moghe ye chizi ne mikhad bege, bejan ke rahat bege ne migam, mige bezay ye moghe dige migam. Film polski Wszystkie nasze strachy, oparta na faktach, przejmująca historia wychowanego na wsi artysty, mocno zaangażowanego w działalność kościoła. Film dostał Złote Lwy na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Mówi producent filmu Kuba Kosma. To jest zupełne zaskoczenie, wielkie wzruszenie. To jest dosyć kameralny film o artyście, czyli nie jest... No nie jest to oczywiste, żeby wręczyć mu główną nagrodę. Jesteśmy w tym zespole pierwszy raz w konkursie głównym i wyjeżdżamy z główną nagrodą. To jest naprawdę duża sprawa dla nas. Daniel cieszy się szacunkiem wspólnoty wiejskiej, kiedy odważnie wspiera walkę o jej sprawy, ale jest też zakochany w chłopcu z sąsiedztwa, który nie jest jeszcze gotowy, by ujawnić swoją tożsamość. Ich relacja rozwija się w ukryciu. Kiedy ich nastoletnia przyjaciółka nie wytrzymuje ataków i popełnia samobójstwo, Daniel namawia ludzi ze wsi do odbycia wspólnej drogi krzyżowej w intencji ofiary. I tu zaczynają się problemy. I obrazy dokumentalne albo zbliżone do dokumentu. Film pod tytułem Obłoki śmierci Bolimów 1915. Jest to rekonstrukcja wydarzeń z czasów I wojny światowej pod Bolimowem, gdzie doszło do pierwszego w historii masowego ataku bronią chemiczną. Na tej wojnie ja byłem. To zaczęło się w 14 roku. Obłoki śmierci Bolimów 1915 to pełnometrażowy, fabularyzowany film dokumentalny opowiadający o narodzinach broni chemicznej z polskiej perspektywy. Film bowiem relacjonuje przebieg jednego z pierwszych ataków gazowych w dziejach, do którego doszło w trakcie I wojny światowej w samym sercu współczesnej Polski pod Bolimowem. Jak ktoś widzi coś straszliwego, To w nim jest zakodowane. Cały ogród pozdymane takie były, setki ich leżało. Śmierć Zygielbojma to polski film biograficzny, podejmuje mało znany epizod wojenny. Zygielbojma. He had many enemies. I want to be part of this investigation. Macie sięgnąć po środki ostateczne. To pułapka. W maju 1943 roku Szmul Zygielbojm, członek polskiego rządu na emigracji, który po raz kolejny zrozumiał, że państwa alianckie posiadają wprawdzie pełną wiedzę co do Holokaustu, jaki odbywa się na ziemiach polskich, ale nic w tej sprawie nie zrobią, więc Szmul Zygielbojm decyduje się popełnić samobójstwo. Wszystko w akcie rozpaczy i protestu przeciwko obojętności Zachodu wobec zagłady Żydów. Film jeszcze raz rozpatruje całą tę historię i ten dramatyczny odprysk zbiorowego mordu, jaki dokonywał się wtedy w Polsce. Odprysk, który dokonał się w dalekim i wydawałoby się bezpiecznym
Londynie. There is a war in Poland. Terrible things are happening. And what about here? We're at war too. I radykalnie zmieniamy nastrój. Propozycja dla dzieciaków. Hotel Transylwania. Odcinek pod tytułem Transformania. Niech żyje Hotel Transylwania! Johnny bardzo się starał, żeby to był wyjątkowy wieczór. To animacja dla dzieci młodszych ze znaną już doskonale paradą wampirów. W głównej roli występuje Dracula i jego potworni przyjaciele, którzy byli dobrze prosperującymi wampirami, ale teraz na skutek działania nowego wynalazku stali się ludźmi pozbawionymi swych wampirzych umiejętności, a przez to czują się w nowej skórze niewygodnie i muszą się nauczyć żyć po ludzku, z czym wiąże się wiele zabawnych perypetii. Wszystko zepsułem. Ale o czym ty mówisz, Johnny? Twój tata nigdy mnie tak do końca nie zaakceptował. Dlaczego? Bo nie jestem potworem. Tak? No to może nim zostań, a? A teraz już czas na spacer po przedwojennej prasie filmowej. Czytamy Kurier Poznański z roku 1929, a w nim rekomendacje nowości. Oto obraz pod tytułem Serce Maharadży. Egzotyka jest zawsze silnym wabikiem, tym bardziej jeśli nie jest odtworzona sztucznie w atelier filmowym, lecz jest prawdziwa i wzięta z łona przyrody. Tę zaletę prawdziwości egzotyki, tak pociągającej, jaką dają Indie, znajdujemy w filmie Serce Maharadży w całej okazałości. No, pewnie znajdą się tacy, którzy rzekną, że mało tej egzotyki, ale to już inna sprawa. Wszak każdy niemal człowiek znajduje upodobanie w czym innym. Tego interesują bruki i kanalizacje, innego znów pałace lub sprawy administracyjne. Rzecz gustu. Kino arabskie po raz drugi, mianowicie film pod tytułem Awantury w haremie, satyryka haremowa. Koszałki, opałki dla małych dzieci, względnie ku zabawie starszych, którzy na pewien czas pragną się przenieść w świat naiwności. Dużo w tym wesołości, dowcipnych napisów, ładnie zagranych scenek, słowem bezpretensjonalna, łatwostrawna historyjka, która każe nam zapomnieć, że na dworze piecze słońce lub dla kontrastu, że pada rzęsisty deszcz. Publiczność bawi się dobrze, nie mając w przystępie dobrego humoru żalu nawet o to, że orkiestra kinowa wyczynia rozmaite chocki klocki, skrzypce swoje, a fortepian także swoje. Gorzej, że wychodzi z tego kakofonia. Sprawdzamy, co 5 listopada przyniósł w historii sztuki filmowej na przestrzeni lat. I tak 5 listopada 1913 roku przyszła na świat Vivien Leigh. Aktorka została unieśmiertelniona jako Scarlett O'Hara w bodaj najsłynniejszym filmie romansowym świata w Przeminęło z wiatrem z 1939 roku. Jej inne godne uwagi filmy to na przykład Ogień nad Anglią czy Tramwaj zwany Pożądaniem. Była żoną nie mniej słynnego aktora Lorenza Oliviera. Przez całe życie cierpiała na chorobę afektywną dwubiegunową. Przeminęło z wiatrem. Scarlett O'Hara rozmawia z piastunką. Savannah would be better for you. You just get in trouble in Atlanta. What trouble are you talking about? You know what trouble I was talking about. I was talking about Mr. Asa Wills. He'll be coming to Atlanta when he gets his leave, and you're sitting there waiting for him just like a spider. 5 listopada 1960 roku przyszła na świat Tilda Swinton, brytyjska aktorka, która zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie Michael Clayton z 2007 roku. Przypominamy, to film o problematycznym terapeucie, który próbuje pomóc podejrzanej firmie po załamaniu nerwowym jednego z ich
pracowników. Grała także białą czarownicę w serii filmowej pod tytułem Opowieści z Narni. Inne filmy z Tildą Swinton to na przykład The Grand Budapest Hotel czy Doctor Strange. A z detali autobiograficznych przypomnijmy, że Tilda wstąpiła do partii komunistycznej podczas studiów na Uniwersytecie w Cambridge. I would say that what we set out to do was to make in the course of about 5 hours a mystery film in a very mysterious place. Z rocznic premierowych przywołajmy 5 listopada 2003 roku, kiedy to na ekrany wchodził z szumem film Matrix Rewolucja, pokazany w zaledwie 6 miesięcy po filmie Matrix Reaktywacja. Ostatni film z trylogii Matrix przedstawiał epicką bitwę między ludzkim miastem Syjon a maszynami. No i oglądaliśmy Keanu Reevesa w nieustająco imponującej formie. The program Smith has grown beyond your control. You cannot stop him. But I can. And if you fail. Nowinki filmowe. Na początek kolejne postpandemiczne odroczenia. Premiera piątej części Indiany Jonesa została przesunięta aż o 11 miesięcy. Na Indiana Jones 5 fani czekają już ponad 2 lata, a będą musieli poczekać jeszcze kolejne 2. Premiera produkcji z Harrisonem Fordem została przesunięta mianowicie na 30 czerwca 2023 roku. Przypomnijmy, że Indiana Jones 5 to będzie pierwsza część przygód słynnego archeologa, która nie zostanie wyreżyserowana przez Stevena Spielberga. Producent filmu Disney ma w planach realizowanie kolejnych projektów z Indianą Jonesem, a piąta część to też będzie pewnie pożegnanie z Harrisonem Fordem i ze Stevenem Spielbergiem, ale już na zawsze. Pandemia koronawirusa przyniosła spore zmiany w przemyśle kinowym. Na pierwszy plan wysunął się teraz rynek chiński, który w tym i w zeszłym roku wygenerował zdecydowanie największe wpływy w skali świata. Ostatni przebój z kraju azjatyckiego pod tytułem Bitwa nad jeziorem Chang'an może okazać się w Chinach przebojem wszechczasów. Ta najdroższa produkcja w historii chińskiej kinematografii po prostu musiała się stać gigantycznym przebojem. Na szczeblu centralnym podjęto decyzję, która na okres 6 tygodni zamykała drogę do chińskich kin wszystkim hollywoodzkim produkcjom, czyli ewentualnej konkurencji. W takiej sytuacji, cóż, sukces murowany. July 7th this year, U.S. General MacArthur, leading Marine forces, announced war on North Korea. Niespodzianek frekwencyjnych ciąg dalszy. Film Ridleya Scotta Ostatni pojedynek zapowiadał się na jedną z najciekawszych i najbardziej widowiskowych produkcji tego roku, co się sprawdziło. Ridley Scott po raz kolejny popisał się wyjątkowym kunsztem. Ale cóż z tego, skoro ten historyczny dramat zapewne okaże się jedną z najbardziej spektakularnych klap finansowych w tym roku. Historyczne widowisko Ostatni pojedynek kosztowało 100 milionów dolarów, tymczasem podczas premierowego weekendu film Ridleya Scotta zarobił w Stanach Zjednoczonych zaledwie niecałe 5 milionów dolarów. Co gorsza, Ostatni pojedynek fatalnie sprzedaje się także poza Ameryką. W 37 krajach obraz zarobił zaledwie niewiele ponad 4 miliony dolarów, czyli w sumie zupełna klęska. There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? Jeszcze o finansowych perypetiach Ostatniego pojedynku w historycznym kontekście. Wiele hollywoodzkich produkcji poległo w kinach za sprawą słabych recenzji. Jednym z przykładów jest Blade Runner, drugi kinowy projekt Ridleya Scotta, swego czasu uznany przez większość krytyków za pozbawioną nerwu, przeintelektualizowaną historyjkę science fiction.
W okresie wielkiego triumfu Gwiezdnych Wojen ani krytycy, ani widzowie nie byli po prostu przygotowani na tego rodzaju pogłębioną produkcję. A teraz Blade Runner uznawany jest za obraz kultowy i arcydzieło. Mr. Deckard, Dr. Eldon Tyrell. I don't get it, Tyrell. Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. I polskie rocznice filmowe. Otóż 3 listopada 2017 roku premierę miał film pod tytułem Młynarski, piosenka finałowa. Otóż Wojciech Młynarski niedługo przed śmiercią udzielił swojego ostatniego wywiadu, obszernie rozmawiając z Alicją Albrecht. Film zaś ilustrowany jest unikatowymi materiałami pochodzącymi m.in. z archiwum samego Młynarskiego, a także wypowiedziami jego najbliższych. Obok dzieci Wojciecha, Agaty, Pauliny oraz Jana oglądamy również Jerzego Derfla, akompaniatora, Olgę Lipińską czy Janusza Gajosa. No, wizerunek Wojciecha Młynarskiego odbiega tu często od tego, który znaliśmy z piosenek oraz z występów estradowych. Pan Wojciech bywał człowiekiem wymagającym i trudnym we współpracy. Jednym z najtrudniejszych tematów poruszonych w filmie jest choroba artysty afektywna, dwubiegunowa, która powodowała wiele poważnych konsekwencji i stawiała wiele razy artystę przed dylematem. Leczenie, które umożliwi w miarę normalne funkcjonowanie, czy zaniechanie leczenia i możliwość występowania. Tu nie było dobrego wyjścia. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokoją, bądźmy jak stare wróble, które straka się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie... Po kolejne podobne tematy i dylematy związane z twórczością filmową zapraszam za tydzień, a dziś już do usłyszenia mówi Wiesław Kot. Kot wieczorową porą.